Jak nie wiesz, na co się obrazić, to idź na TikToka i TikTok ci powie, że możesz się obrazić na Japończyków, kiedy cię komplementują. No to zaczynamy. To jest, no kurwa, moje ulubione źródło inspiracji. To jest taki, wiecie, niekończący się ocean zdebilenia społeczeństwa, taki żywy barometr zdebilenia społeczeństwa. I mamy nowy hit. Ostatnio był hit, oczywiście, zrób sobie kreskę, zrób sobie tuszem kreskę na oku i staniesz się Japończkiem. Albo innym Azjatów. Wspaniała teoria. Ale dzisiaj mam nowy, kolejny cud, który akurat się wypliknął, jeśli chodzi o Japonię, Japończyków. A mianowicie, Anata no nihongo wa jozu desu ne. I to trzeba się obrazić. A co to znaczyło? Twój japoński jest bardzo dobry. Tak. Uwaga, na TikToku ludzie obrażają się o to stwierdzenie i panuje taki memowo-hejtowy pocisk na Japończyków, którzy tak zwracają się do obcokrajowców. Tak więc, tak, w japońskim społeczeństwie Japończycy często komplementują osoby, które są z zagranicy i posługują się językiem japońskim. Jest to normalne, jest to tak wszechobecne i ta wszechobecność wzbudziła zwątpienie, a wręcz nawet obrażanie się osób z zagranicy, co oczywiście tutaj posiłkuje się tylko TikTokiem. Najczęściej oczywiście są to Amerykanie. Tak, nie widziałam oczywiście żadnego Japończyka, który tam, takiego Japończyka stricte, Japończyka stąd, wychowanego tu, z matki ojca Japończyków. Nie, widziałam jednego hafu, który jest dużym TikTokerem i widać, że po prostu robi sobie wyświetlenia. Ale dobra, przejdźmy, o co chodzi i dlaczego to po prostu jest wręcz kuriozalne. Chyba tak to się mówi. Kwestia jest taka, że dobra, to najpierw opowiedzmy, jak reagują ci ludzie i co zarzucają Japończykom. A zarzucają, tutaj jest nawet takie przysłowie, które myślę, że na pewno oni tego nie znają, ale wplikuje się w to myślenie, że kuchi ni mitsu ga ari, ohara ni Kengari, czyli w ustach masz miód, a w brzuchu masz miecz. I to znaczy, że to, co często zarzuca się Japończykom, czyli tą dwulicowość, bo oni tatemae, mimo że tatemae używa każdy tak naprawdę na całym świecie, tylko że Japończycy wzięli i kurwa nazwali to po prostu słowem. Po prostu taka postawa. Kiedy idziesz na zewnątrz i zachowujesz się kulturalnie wobec, nie wiem, przechodniów, spotkanych osób, sąsiadów, pani w sklepie, no każdy to ma w każdej kulturze na całej kuli ziemskiej. Ale jest jeszcze inna sprawa, bo te osoby, które tak to komentują, uważają, że Japończycy, mówiąc, że twój japoński jest dobry, tak naprawdę wyśmiewają ciebie. I to jest dla mnie takie kurwa, ja pierdolę. Ale moje pierwsze pytanie: jakim cudem i jak ci wspaniali Amerykanie najczęściej są w stanie wejść w świadomość danego człowieka i wiedzieć, jakie są jego motywy wewnętrzne? Bo to jest dla mnie fenomen. No bo po czym on to stwierdził? Dlatego, że bardzo dużo osób w Japonii posługuje się czymś takim. Zaraz powiem wam dlaczego i dlaczego tak można taki fenomen spotkać i dlaczego tak to się dzieje w Japonii. Ale zanim do tego, dalej myślenie tych osób z TikToka, a tak naprawdę nawet nie z TikToka. Mi się wydaje, że te osoby są osobami, które, no, może nie będzie to akurat tutaj za miłe, ale zapomniałam polskiego, kurwa, ja pierdolę. Nie mam słów w głowie.
poszły słowa, poszły sobie gdzieś. Te osoby mają najczęściej, moim zdaniem, z tego co widzę, jakieś połamane poczucie własnej wartości, bo jeśli ktoś ci komplementuje, a ty od razu z mety zakładasz złe intencje, to osobiście, fakt, może ja już jestem boomer, może jestem stara baba ze starej ekipy YouTube'owej, ale słuchajcie, no kurwa, ja pierdolę, z automatu zakładać, że każdy, kogo spotkasz i mówi to zdanie, to nie naprawdę tak myśli, tylko kurwa ma złe intencje i w ogóle się z ciebie wyśmiewa. To jest tak zwany kurwa syndrom buraka, a tego nienawidzę, bo o ile bardzo szanuję osoby, które są naturalnie delikatne i takie wrażliwe, bo ja załóżmy jestem hardy chłop i no ja takich wartości, cech nie mam, więc zawsze tak... No i ja wybucham, ja drery, ja tak, więc dla mnie to zawsze było takie, o fajne, ale typ wrażliwy, ale do tego składający wszystkie swoje problemy i porażki na innych, to jest dla mnie, proszę Państwa, tak zwany syndrom buraka. Syndrom buraka, już tłumaczę, to jest tak, że wszyscy ciebie obgadują i wszyscy się z ciebie śmieją, to jest kurwa syndrom buraka dla mnie. I teraz dobrze, a teraz przejdźmy do tego, o co chodzi z tym Nihongo wa jouzu desu ne. Nihongo wa umai desu ne. Tak, to istnieje w japońskiej kulturze, ale nie istnieje dlatego, że ktoś chce ci, nie wiem, wytknąć wasz chujowy japoński. No właśnie nie, no ludzie mówią, wow, mówisz po japońsku, ale dobrze. Dlaczego? Japonia to jest kraj, mimo dalej zawsze był wyspiarski. No nie, no jak były połączone kontynenty, to nie był, ale jak się odłączy, to już jest, nie? Ale o co chodzi? Chodzi o to, że myślę, że tak naprawdę te myślenie Polacy bardzo dobrze zrozumieją. Kto jak kto, ale Polacy bardzo dobrze zrozumieją, ponieważ... To jest tak, jak przyjeżdża obcokrajowiec do Polski, zaczyna mówić po polsku i ty masz takie wow, gada. I nie masz absolutnie żadnych złych intencji, żadnych złych myśli, tylko Jezu, fajnie. To jak ja powiem do niego coś po polsku, to będzie rozumieć. Ja przepraszam, ale to akurat to, co teraz pokazuję, to jest mój przykład, ja mam taką reakcję. I faktycznie zachowuję się trochę jak baba wyciągnięta z jakiejś ziemianki. Ale mi to nadal fascynuje i absolutnie jestem wręcz zachwycona, jak często, bo właśnie nie często, ale czasami jak trafię na jakiś wywiad z kimś na YouTubie i ktoś jest z innego kraju, a popierdziela tak super, i to jest takie wow! I dokładnie mają tak jak Japończycy. Zwłaszcza często takie zdania można usłyszeć faktycznie od tych starszych roczników, jakieś babcie, dziadki, te osoby z takich... w wieku średnim, o tak to się ładnie mówi. Myślę, że osoby z mojego rocznika też, ale już te młodsze to zaczynają się przyzwyczajać, bo wiecie, coraz więcej właśnie takich TikToków, ludzie częściej jeżdżą, teraz te są o wiele lepsze kursy angielskiego, więc też dzieciaki stają się coraz lepsze w angielskim. Więc i właśnie angielski, dlatego że Japończycy dalej nie umieją dobrze mówić po angielsku. Więc jak widzą osobę, która mówi w ich ojczystym języku, który, uwaga, jest jeszcze jedna właśnie kwestia, która jest dla Japończyków, Japończycy widzą japoński jako jeden z najtrudniejszych języków na świecie. Więc jeśli widzą osobę, która nawet, nie wiem, zna tam 2-3 zdania i umie powiedzieć, to w ogóle to jest zajebiste, bo po pierwsze włożyła jakiś wysiłek, aby chociaż te 3 zdania poznać. Dwa, że jeśli ktoś w ogóle mówi, to już w ogóle jest taki blow mind, bo to jest takie, że ci się kuźwa chce. Wiecie, japoński tutaj jest normalny, tutaj nie ma żadnego wyścigu szczurów, który widać właśnie na TikToku wśród tych ludzi, którzy tutaj żyją albo uczą się japońskiego, że czasami aż toksyną zawali, że wszyscy się popisują, kto bardziej umie, kto lepiej umie. Wiecie, tutaj tubylcy mają na to wyjebane, nie? To tak jakby w Polsce, wyobraźcie sobie, taki wyścig szczurów
obcokrajowcy, którzy uczą się polskiego, ja lepiej umiem, a ty lepiej, o, ale Polak powiedział, że umiem dobrze, to się ze mnie śmieje. No takie kurwa, co to są za kosmosy nowe utworzone, więc dosłownie tak samo jest tu. W ogóle podejście, że ktokolwiek mówi takie słowa z jakąś złą intencją, z właśnie tym mieczem, tak, przysłowiowym w brzuchu, no to nie. I dla śmieszności dzisiaj zaczęłam taki mały researching, oczywiście wyświetliły mi się wszystkie te TikToki Nihongo Jozu desu ne, i później zaczęłam się na tym sama zastanawiać, ale to było moje przemyślenie i tak od razu mi to totalnie pasowało, że jak to wy podchodzicie do tego jako obrazę, przecież to ani rąk, ani nóg nie ma, to się w ogóle nie klei, ta teoria. I wiecie co, z ciekawości wpisałam to po japońsku i poszukałam, czy Japończycy są świadomi tego, że te zdanie obraża obcokrajowców. I wiecie co? Faktycznie znalazłam kilka forum i znalazłam kilka artykułów o tym. I wiecie co? I wszyscy Japończycy, którzy tam pisali, zwłaszcza na tych forumach, mówili, że też kilka razy używałem takiego zwrotu, ale nigdy nie miałem żadnych złych zamiarów. Nigdy nie... No i ocianek. Ano sa. Saikin TikTok ni deta atarashii no dorama. Nihongo jozu desu ne. Gaikoku jin wa kore nanka nihonjin wa baka ni shite ru to omou. いや違うよ。それは違うよ。みんな単純にコミュニケーション取りたいだけやん。そう、みんななんかハローみたいな感じよ。どうやってじゃあコミュニケーション始める？ハローだけじゃない。多分すごいなんか嬉しくになるじゃない？あ、まあ、そうだから自分のね母国語ね、なんかコミュニケーションできる。日本人がポーランド語喋ってたら嬉しくない？あ、めっちゃ嬉しい。同じ同じ。そうね。同じやし、あの人と人とってコミュニケーション始めるときに何かしらのそのきっかけが必要です。あなた、あ、何してるんですかとか。あ、そうね。あのまあ何かしらのきっかけがあって、そのきっかけの一つに日本語上手ですねっていうのを使ってるだけだと思うよ。そう、全然バカにするのことではないですね。そうね。全然いいことだと思うでも TikTok にみんな、あ、日本語上手ですね、あ、すごいね、日本人バカにしてる、なんでやねんと思った。それすごいマインドしてるな。そう。なんかコンプレックスだらけ人、ね、そういう。まあね、すごい物事をネガティブに考えすぎちゃう、普段。多分その人は、それだけじゃなくて、もうちょっとしたことでも、もうそれ、なんか自分が被害者というか、なんか、バカにされてるみたいな。そう。ずっと私そういう態度好きじゃない。だからみんなね、説明する。じゃあ、ありがとう。じゃあ、私続ける。No więc słyszeliście, Ociana. To jest w ogóle durne myślenie. Bardzo durne. I ogólnie zakładanie, że ktokolwiek ma z góry do was jakieś negatywne nastawienie, jakieś chcę was wyśmiać, no to jest w ogóle bez sensu. Nihongo jozu desu ne nie jest żadnym przytykiem, żadnym obrażeniem nikogo. Często jest szczere i często jest też takim pozytywnym zaskoczeniem, że ty coś umiesz, że to jest takie super i bez żadnego takiego, a bo wiem, bo jeszcze jest cudowna kwestia, że ale ja tu mieszkam 27 lat. No super, możesz mieszkać 1000 lat. Nie masz tego napisanego na czole. Osoba, która cię spotyka, tego kurwa nie wie na początku. Bo często te nihongo jozu desu ne wychodzi na tych pierwszych spotkaniach. Nie wiem, spotykasz panią właśnie w parku, czy spotykasz, nie wiem, jakichś nowych pracowników, czy coś tam. I to wychodzi i teraz, o, ja wiem, bo pewnie jeszcze chcecie posłuchać o moich doświadczeniach, czy ja miałam doświadczenie z Nihongo Jozu desu ne. Miałam i nie miałam. W moim życiu tutaj miałam różne sytuacje, osoby, które się właśnie chwaliły mój japoński, ale często potem miałam takie Hatsun Jozu, Hatsun Sugoi, czyli wymowa, no bo ja faktycznie od gramatyki bardziej cisnę na wymowę i chociaż powinnam cisnąć na gramatykę, ale gramatyki nienawidzę tak jak matematyki. No ale dobra, no dalej.
miałam teksty, czy tu się urodziłam i wychowałam, czy jestem half, czy jestem quota. Miałam normalne pytania, skąd jestem, ile tu mieszkam. Miałam pytania typu, czy któryś właśnie z moich rodziców jest Japończykiem. Miałam też bardzo fajną sytuację z takim panem tutaj w parku, który bardzo fajnie zareagował. To było bardzo takie, no to było szczere, to widać było, że było szczere, bo ja sobie szłam z wózkiem, z tym okaczkiem i on się pyta, samogunai desko? A ja po prostu odpowiem, czy nie jest jej zimno, w sensie, znaczy to miało być do tą okaczkę. Ja mówię, a cigao daizoubu desu, nemofu aru yo? Że nie, wszystko okej, okay, ona ma tam kocyk. I się odwróciłam, on taki, ale ty masz no wymowę. No więc ja tam się zapytałam, dobrą? Bardzo dobrą. Miałam też sytuację w mojej byłej pracy w tej organicznej, gdzie po prostu gadałam i w pewnym momencie znaczy pani się pytała, ta z kuchni, ogólnie o mnie i ja zaczęłam mówić, że czym dla mnie jest Japonia i tak dalej, a ona mówi, Emi, dzense, czyli poprzednie życie. Ludzie będą na was różnie reagować. W ogóle jest jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o te Nihongo jozu desu ne, jakby znowu wkładamy, kurwa, cały kraj, cały ludzi, różnych ludzi do jednego, kurwa, worka i tworzymy z tego worka w ogóle jeden byt, że Nihonjin, czyli Japończyk, to jest, kurwa, jakiś jeden tylko człowiek, a tak naprawdę został rozszczepiony na kilka tysięcy, nie, milionów, przepraszam. Takie tu są ludzie żyjący, ludzie mający różne podejście, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Japońskie maniery, to też wynika z japońskich manier. To jest też w dobrym tonie. Pamiętajcie, że Japonia żyje w swojej bańce manier i jak się ich nie przestrzega, to jesteś no, po prostu takim, kurwa, no kluskiem, pluskiem, nikt cię za bardzo nie lubi, maniery są tu ważne i te Nihongo jozu desu ne powoduje, znaczy według Japończyków, co powinno, żeby ta osoba poczuła się akceptowana, poczuła się dobrze, że wszystko jest okej, okay, nieważne czy popełnia błędy czy nie, bo komunikacja właśnie jest najważniejsza, tak jak też Jocian mówił. Więc to by było tak naprawdę na tyle. Jeśli zwłaszcza tutaj kieruję to do młodych osób. Jeśli zobaczycie takie TikToki, to nie wchodźcie to jak masło, nie łykajcie tego jak, kurwa, młode pelikany, tylko zawsze powtarzam, miejcie native'ów za przyjacielu, luf, li. I wtedy, jak jakieś wątpliwości, to idź się zapytaj, przyjdźcie do mnie się zapytajcie, słuchaj Emi, a to tak działa? Przyjdźcie do Jociana, tylko tam po angielsku do niego, albo po japońsku i nie bójcie się pisać, możecie się też mylić, to nie jest kompletnie ważne. To nie jest kompletnie ważne dla Japończyków. Najważniejsze, że ta komunikacja, żeby była. I to tyle! Luzik jest zajebiście, wyczulujcie i zostawcie tych syndromów buraka w cholerę. No i dobra, no i to by było na tyle, kończę, zapraszam was też oczywiście na moje social media, na Wabi Sabi Store i widzimy się już niebawem. Dakale, dziany, matany, bye!